Firma ARF w Barcinku koło Jeleniej Góry zatrudni na atrakcyjnych warunkach. Spawaczy, ślusarzy konstrukcyjnych, operatorów CNC, elektryków, magazynierów. CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail tadeusz@arf.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 757 528 220. Telewizja Dami i miasto Jelenia Góra serdecznie zapraszają na kolejną edycję festynu rodzinnego. Już 18 sierpnia na Placu Ratuszowym. Moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wstęp wolny. Od godziny 12 zapraszamy na festyn edukacyjno-ekologiczny Akcja Segregacja, podczas którego odbędą się gry, zabawy, klub małego majsterkowicza Castorama, quiz wiedzy o segregacji z nagrodami, spektakl dla najmłodszych Mapa Marzeń Teatru Kultureska. W ramach festynu będzie można zapoznać się z mobilnym psiokiem, poznać zasady segregacji odpadów oraz otrzymać kwiaty za elektroodpady, które będą wręczane do wyczerpania zapasów. Od godziny 16 zapraszamy na piknik rodzinny Country pod Śnieżką. Darmowa degustacja przy smaku szeryfa. Koncert Sygit Band z profesor Alicją Chybicką. Występ kabaretowy Jerzego Kryszaka oraz jubileuszowe koncerty gwiazd muzyki country. Alicja Boncol i Koalicja. Droga na Ostrołękę. Colorado Band. Imprezę poprowadzi Korneliusz Pacuda. Patronat honorowy prezydenta miasta Jeleniej Góry Marcina Zawiły oraz zastępcy prezydenta miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka. Prezydent Bolesławca zaprasza od 15 do 19 sierpnia na Bolesławieckie Święto Ceramiki. 5 dni największych w Polsce targów ceramiki użytkowej i artystycznej. Niemal 100 wystawców z Polski i Europy. Artystyczny piec plenerowy, zabawy z gliną, toczenie na kole, happeningi, barwne parady, wystawy i koncerty. Wśród gwiazd Rudy Schubert, Poparzeni Kawą 3, Sound and Grace, Jary Oddział Zamknięty oraz Lombard. Szczegóły na bolesławiec.eu lub świętoceramiki.pl. Cieplice zaprasza na zabiegi spa, wellness i lecznicze. Ponad 70 rodzajów zabiegów, nowoczesna baza zabiegowa, profesjonalna kadra. Skuteczna rehabilitacja tylko u nas. W ofercie również zajęcia fitness, pilates i yoga. Serwis samochodowy z Jeleniej Góry, ulica Kazimierskiego 5, teren byłej jednostki pod Jeleniami, zaprasza. Specjalizujemy się w sprzedaży i regeneracji rozruszników oraz alternatorów wszystkich typów. Dodatkowo oferujemy sprzedaż części do rozruszników i alternatorów oraz naprawę i sprawdzanie alternatorów 12 i 24-woltowych sterowanych komputerowo. Rabat dla naszych nowych klientów na hasło TV Dami. 30% na montaż, demontaż i naprawę, 20% na podzespoły, 5% na nowy lub regenerowany alternator lub rozrusznik. Zapraszamy miłośników offroadu i nie tylko na zakuwanie przewodów wysokoprądowych. Uzdrowisko Świeradów zaprasza na nowoczesne zabiegi. Fala uderzeniowa. Rewolucja w leczeniu bólu wykorzystywana w kosmetologii. Karboksyterapia. Przełom w kosmetologii medycznej. Zakochaj się w Uzdrowisku Świeradów. Telewizja Dami i miasto Jelenia Góra zapraszają 18 sierpnia na Plac Ratuszowy na festyn Akcja Segregacja. Od 12 do 16 czeka wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, między innymi konkurs, rzut surowcem z nagrodami, gry i zabawy. W zamian za zużyty sprzęt AGD, RTV oraz baterie rozdajemy kwiaty doniczkowe do wyczerpania zapasów. Wstęp wolny. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu miasta Jelenia Góra.
Koleje Dolnośląskie uruchomią ceramiczny ekspres. Mamy zaplanowanych w kilka niespodzianek. Kwiaty za elektroodpady. Moim zdaniem bardzo fajna akcja. Country pod Śnieżką coraz bliżej. Jestem wielki fanem muzyki country. Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Dzisiaj na dworcu PKP we Wrocławiu odbył się krótki briefing prasowy władz Kolei Dolnośląskich i samorządu województwa. Jego tematem była ciekawa propozycja dla klientów Kolei Dolnośląskich i bolesławieckiego święta ceramiki. Zarząd województwa i Kolei Dolnośląskich wspiera to, co wyjątkowe na Dolnym Śląsku. A takie z pewnością jest święto ceramiki bolesławieckiej. To bolesławieckie święto ceramiki jest to jedna z największych imprez w regionie. Ściąga ona turystów nie tylko z Dolnego Śląska, Polski, ale przyjeżdżają praktycznie ludzie z całego świata. Chcemy to pokazać, dlatego też w sobotę z dworca głównego każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w tym święcie, ma darmowy przejazd do Bolesławca i później z Bolesławca do Wrocławia. Koleje Dolnośląskie są spółką, która chce towarzyszyć Dolnoślązakom każdego dnia, również podczas ich wypoczynku. Stąd inicjatywa, aby spróbować przybliżyć mieszkańcom Wrocławia piękną ziemię bolesławiecką. I tak powstała idea ceramicznego ekspresu. Pociąg Kolei Dolnośląskich wyruszy z dworca głównego we Wrocławiu o godzinie 9:00, przejedzie przez Legnicę i dojedzie do Bolesławca. Mamy zaplanowanych w kilka niespodzianek. Również jedną z takich atrakcji będzie to, że podczas tego przejazdu zaprosiliśmy 5 bardzo ciekawych pań, które będą na pokładzie naszego pociągu wykonywały stemple z ceramiki bolesławieckiej. To jest bardzo dobry pomysł. Ludzie poznają nowe miasto, no i tradycje Bolesławca. Pani skorzysta? Raczej nie, bo w sobotę mam inne plany, ale myślę, że inni na pewno. Za bilet w ceramicznym ekspresie nie zapłacimy, jednak w trakcie podróży prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na szczytny cel. Dlatego warto wziąć ze sobą kilka złotych. Podczas tego przejazdu w pociągu będziemy organizować zbiórkę na rzecz Domu Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowie w Bolesławieckim. Także zapraszamy również wszystkich zainteresowanych, aby wspomóc ten dom rehabilitacji. Liczba miejsc w ceramicznym ekspresie jest ograniczona. Na pokład nowoczesnego składu Kolei Dolnośląskich będzie mogło wsiąść 500 osób. Powrót z Bolesławca do Wrocławia zaplanowany został tego samego dnia o godzinie 18:40. W ostatnim czasie w naszych serwisach informacyjnych dużo mówimy o zbliżającej się akcji segregacji. Dzisiaj kilka kolejnych słów na ten temat, a dokładniej rzecz ujmując, powiemy o zbiórce, jaka będzie prowadzona podczas imprezy. Akcja Segregacja już w najbliższą sobotę od godziny 12 na Placu Ratuszowym. Jest to festyn edukacyjno-ekologiczny, w trakcie którego można dowiedzieć się m.in. jak lepiej dbać o środowisko naturalne oraz jak segregować odpady. W tę tematykę idealnie wpisuje się akcja Kwiaty za elektroodpady. Tego dnia na Placu Ratuszowym ustawiony zostanie mobilny PSZOK. Każdy mieszkaniec naszego miasta, który przyniesie do niego elektroodpad, dostanie wrzos. W poprzednich edycjach akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że nie inaczej będzie i tym razem. Tak, oddaliśmy baterie. Było ich około 400 gram. Co pani myśli na temat tego typu akcji? Czy mają sens? Oczywiście, że tak. Baterie wyrzucane gdziekolwiek. Widać, że ludzie nie segregują. Wyrzucają na łąki. Szkodzą nie tylko nam ludziom, ale też zwierzętom, które nam pomagają. Segregowane śmieci jest bardzo ważne, ponieważ ostatnio na przykład jak byłam na dworze, to widziałam zatrutego gołębia, bo był jadł worek na śmieci. Moim zdaniem bardzo fajna akcja, przydało się, bo niektórzy ludzie to naprawdę mają dużo odpadów, a te
kwiaty to bardzo fajne, bo można sobie posadzić je w ogródku i nie będzie zalegało nic w domu. Bardzo fajne. Więcej ludzi oddaje, jest to ekologiczne. W jednym miejscu się nie rozrzuca po śmietnikach, tylko się oddaje. I za to się dostaje piękne kwiaty. Organizatorem akcji segregacji jest miasto Jelenia Góra oraz Telewizja Dami. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła oraz jego zastępca Jerzy Łuszniak. 18 sierpnia na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze fani muzyki country będą mogli wysłuchać koncertu takich gwiazd jak Sigit Band z profesor Alicją Chybicką, Colorado Band Alicję Bonsol i Koalicję oraz Drogę na Ostrołękę. Tak jeleniogórzanie bawili się rok temu na Placu Ratuszowym podczas country pod śnieżką. Jestem wielki fanem muzyki country. Mi się bardzo tutaj podoba. Telewizja Dami oraz miasto Jelenia Góra zapraszają na kolejną edycję country pod śnieżką. W tym roku na scenie zagra Sigit Band z profesor Alicją Chybicką oraz takie gwiazdy jak Colorado Band, Alicja Bonsol i Koalicja oraz Droga na Ostrołękę. Nie zabraknie także dobrego humoru. Na scenie bowiem wystąpi znany i lubiany Jerzy Kryszak. Imprezę poprowadzi dziennikarz i krytyk muzyczny, popularyzator muzyki country Korneliusz Pacuda. Start godzina 16. Jednak na jeleniogórskim Placu Ratuszowym warto być zdecydowanie wcześniej. Tu o 12 rozpocznie się festyn edukacyjny ekologiczny Akcja Segregacja, czyli gry i zabawy dla najmłodszych. Wraz z pokazem sprzętu do segregacji odpadów oraz quizem wiedzy o segregacji odpadów, klubem małego majsterkowicza, a na zakończenie dla najmłodszych wystawiony zostanie spektakl Mapa Marzeń Teatru Kultureska. Rozgrzewam aparat gębowy. Dla wszystkich przewidziano poczęstunek, 1000 porcji przysmaku szeryfa. Patronat honorowy nad country pod śnieżką objął prezydent miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła oraz jego zastępca Jerzy Łuszniak. Spod informacji turystycznej znajdującej się w centrum Jeleniej Góry w najbliższą środę wyruszy kolejna wycieczka po małym śródmiejskim trakcie. Oczywiście wraz z przewodnikiem. Wycieczki organizowane są w każdą środę sierpnia spod jeleniogórskiej informacji turystycznej. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród turystów, których interesuje historia. Wycieczka podoba mi się, nie pierwszy raz jestem na takiej wycieczce. Interesuje Cię historia? Tak, jak tata nam opowiada czasami o królestwach, o królach, to jest fajne. Tutaj bardzo rewelacyjny jest punkt informacji turystycznej, prężnie działający i to tak szczerze powiedziawszy pani nas natchnęła na taką wycieczkę. Powiedzmy, co turyści mogą zobaczyć, jakie najważniejsze miejsce? Brama zamkowa, basztę grodzką, wiadomo, starówkę i ratusz oraz 3 kościoły. W informacji turystycznej turyści pojawiają się przez cały rok, jednak w wakacje jest ich rekordowo dużo. Przez nasz punkt przewija się dziennie ponad 250 osób. Największa ilość turystów pojawiła się w informacji turystycznej w minionym roku, było to około 380 osób. Każdy z tych turystów jest traktowany indywidualnie, więc od godziny tutaj 9 do godziny 18 jesteśmy cały czas do dyspozycji. Każdy, kto zajrzy do informacji turystycznej, otrzyma wiele cennych informacji o regionie Karkonosze, zabytkach, ciekawostkach, miejscach, które warto odwiedzić oraz o odbywających się w Jeleniej Górze imprezach. Do udziału w 16. wystawie produktów regionalnych wyprodukowano pod śnieżką zachęcają organizatorzy. Mile widziani są regionalni producenci wędlin, sera, pieczywa, przetworów, miodów i innych produktów spożywczych. Rejestracja uczestników na stronie www.kar.pl. Tegoroczna 16. wystawa produktów regionalnych wyprodukowano pod śnieżką jest wyjątkowa z wielu względów. Po pierwsze, jak zawsze, będzie to symfonia lokalnych smaków oraz rękodzieła. A po drugie, w tym roku KAR obchodzi swoje 25-lecie, a to zobowiązuje. Od wielu lat obserwujemy wzmożoną aktywność, trend, jeżeli chodzi o zdrowe żywienie, produkty ekologiczne. Dlatego tym bardziej zależy nam na tym, aby promować nasze regionalne, jak mówi hasło, wyprodukowane pod śnieżką produkty. Oprócz setek smaków i różnych produktów, które będzie można zakupić na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, odwiedzą ją także goście specjalni, w tym Robert Makłowicz. To jedyna i wspaniała okazja, aby poznać nie tylko owe produkty, lecz również ludzi, którzy z pasją je wytwarzają. Zatem w imieniu własnym oraz prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszam na ową cudowną, bo przynajmniej na taką się zanosi, imprezę.
Podczas wystawy zostanie przeprowadzony konkurs na karkonoski produkt spożywczy. Rozdane zostaną także jelonki karkonoskie. Nagrody osobiście wręczać będzie Robert Makłowicz. 16. wystawa produktów regionalnych wyprodukowano pod Śnieżką to także występy kapel folkowych, animacje dla dzieci oraz kulinarne show Julii Cymbaluk, zwyciężczyni drugiej edycji MasterChef Junior. Chcemy i robimy to od wielu lat, promować zdrowe żywienie, produkty regionalne. Zależy nam na tym, dlatego też do współpracy zaprosiliśmy Czechów, z drugiej strony Karkonoszy. Sądzę, że każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego już dziś zapraszam. Przypominamy, rejestracja uczestników trwa do 17 sierpnia na stronie www.kar.pl. Zależy nam na tym, aby ci wszyscy, którzy nawet w mikroskali wytwarzają produkty regionalne, zgłosili się do nas. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zachęca także marszałek województwa dolnośląskiego. Serdecznie zapraszam Państwa na 16. edycję wystawy produktów regionalnych, która odbędzie się 7 września na rynku w Jeleniej Górze. Start 16. wystawy produktów regionalnych wyprodukowano pod Śnieżką, zaplanowano na godzinę 11. A teraz pozostałe informacje. Dzisiaj w Dzienniku Ustaw została opublikowana data tegorocznych wyborów samorządowych. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że odbędą się one 21 października, czyli za nieco ponad 2 miesiące. Wraz z ogłoszeniem terminu wyborów formalnie rusza kampania wyborcza. Już od jutra rusza 24. edycja Bolesławieckiego Święta Ceramiki. W tym roku zagrają m.in. Rudy Schubert, Poparzeni Kawał 3 oraz Oddział Zamknięty. Ponadto 15 sierpnia ruszają największe w Polsce targi ceramiki. To tylko część atrakcji. O pozostałych można przeczytać na stronie internetowej Przeglądu Lubańskiego. Ważna informacja dla kierowców. 15, 21 i 22 sierpnia możemy spodziewać się sporych utrudnień na drodze dojazdowej z Legnicy do Jeleniej Góry. Zablokowany zostanie odcinek w rejonie Przełęczy na Kapeli. Całkowite zablokowanie przejazdu oznacza spore problemy dla mieszkańców i turystów, bowiem m.in. uniemożliwi to przejazdy autobusów MZK dojeżdżających do Dziwiszowa. Droga 365 ma jednak status drogi wojewódzkiej i władze Jeleniej Góry niewiele mogą zrobić. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę udanego popołudnia, do zobaczenia. Dzisiaj w konkursie ponownie do wygrania mamy zaproszenie do kina Lot. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie. Po raz który w Bolesławcu odbędzie się Święto Ceramiki? Na odpowiedź czekamy w czwartek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.tvdami.eu. We'll be right back.
Telewizja Dami i Miasto Jelenia Góra zapraszają 18 sierpnia na Plac Ratuszowy do wspólnej zabawy podczas festynu rodzinnego Akcja Segregacja. Od godziny 12 moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gry, zabawy, konkurs z nagrodami Rzut Surowcem. Quiz wiedzy o segregacji odpadów. Akcja Ekopatrol. Spektakl Mapa Marzeń Teatru Kultureska. W ramach festynu będzie można zapoznać się z mobilnym PSZOK-iem, poznać zasady segregacji odpadów oraz otrzymać kwiaty za elektroodpady, które będą wręczane do wyczerpania zapasów. Zapraszamy! Wstęp wolny! Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu miasta Jelenia Góra. Serwis samochodowy z Jeleniej Góry, ulica Kazimierskiego 5, teren byłej jednostki pod Jeleniami, zaprasza. Specjalizujemy się w sprzedaży i regeneracji rozruszników oraz alternatorów wszystkich typów. Dodatkowo oferujemy sprzedaż części do rozruszników i alternatorów oraz naprawę i sprawdzanie alternatorów 12 i 24-woltowych sterowanych komputerowo. Rabat dla naszych nowych klientów na hasło TV Dami. 30% na montaż, demontaż i naprawę, 20% na podzespoły, 5% na nowy lub regenerowany alternator lub rozrusznik. Zapraszamy miłośników offroadu i nie tylko na zakuwanie przewodów wysokoprądowych. Prezydent Bolesławca zaprasza od 15 do 19 sierpnia na Bolesławieckie Święto Ceramiki. 5 dni największych w Polsce targów ceramiki użytkowej i artystycznej. Niemal 100 wystawców z Polski i Europy. Artystyczny piec plenerowy, zabawy z gliną, toczenie na kole, happeningi, barwne parady, wystawy i koncerty. Wśród gwiazd Rudy Schubert, Poparzeni Kawą 3, Sound and Grace, Jary Oddział Zamknięty oraz Lombard. Szczegóły na bolesławiec.eu lub świętoceramiki.pl. Serdecznie zapraszam Państwa na 16. edycję wystawy produktów regionalnych, która odbędzie się 7 września. Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Piotr Miedziński zapraszają na 16. wystawę produktów regionalnych wyprodukowaną pod Śnieżką. Tysiące produktów, setki smaków, serce regionu w jednym miejscu i gość specjalny Robert Makłowicz. Będzie nam serwował wyśmienite dania. W kulinarnym show do Jeleniej Góry przyjedzie także Julia Cymbaluk, zwycięzczyni drugiej edycji MasterChef Junior. Również przyłączy się do gotowania z naszych regionalnych produktów. Od lokalnych producentów zakupić będzie można wędliny, sery, pieczywo, przetwory, kiszonki, miody i wiele innych produktów spożywczych. Wystawa produktów regionalnych wyprodukowano pod Śnieżką to także występy zespołów folkowych, animacje dla dzieci oraz koncert gwiazdy wieczoru kapeli Tingeriu. Nie może Was zabraknąć! 7 września, Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze. Start godzina 11:00.